Dzień dobry. W tym filmie odpowiem na często zadawane pytanie: czy uczę fotografii i jak można skorzystać z prowadzonych przeze mnie zajęć? Przede wszystkim opowiem o prowadzonym przeze mnie osobiście kursie fotografii dla początkujących i średnio zaawansowanych, które odbywają się w mojej internetowej szkole fotografii w formie cotygodniowych spotkań online. Zatem zapraszam. Być może jeszcze tego nie wiesz, ale zajmuję się popularyzacją i nauczaniem fotografii. Nie tylko poprzez publikowanie filmów na moim kanale na YouTube, ale dostępne są także moje kursy wideo oraz od kilku lat prowadzę zajęcia w mojej internetowej szkole fotografii. Tu co tydzień spotykam się z osobami, które chcą nauczyć się dobrego fotografowania. Zajęcia prowadzę sam i oczywiście na żywo. Spotykamy się online poprzez platformę do pracy zdalnej za pośrednictwem internetu. Potrzebna jest przeglądarka internetowa, plus oczywiście łącze internetowe. Internetowa szkoła fotografii ma dwa stopnie. Kurs podstawowy dla absolutnie początkujących oraz kurs dla średnio zaawansowanych. Kurs podstawowy jest przygotowany jako zajęcia dla osób absolutnie początkujących oraz tych, które chcą uporządkować swoją wiedzę o fotografii. Spotykamy się w małej grupce liczącej około 10 osób, aby jej uczestnicy mogli poznać od podstaw tajniki fotografii. Zajęcia są prowadzone w 10-tygodniowych cyklach. Układam je w edycje styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec oraz październik-grudzień. Spotykamy się w grupie liczącej około 10 osób raz w tygodniu od 19 do 21. Co tydzień zadaję fotograficzną pracę domową, a potem na kolejnej lekcji omawiam wszystkie wykonane zdjęcia, mówiąc o ich plusach dodatnich i plusach ujemnych. Typowe spotkanie składa się więc z omówienia fotograficznej pracy domowej, mego wykładu o fotografii oraz kilku sesji pytań i odpowiedzi w formie bezpośredniej rozmowy z uczestnikami kursu. Mamy także dwa plenery: plener zdjęć nocnych na Starym Mieście w Warszawie oraz całodniowy w okolicach Zalesia Górnego. To są także okolice Warszawy. Jest to bardzo owocny czas nauki, dający możliwość wyjaśnienia wielu wątpliwości. Na plener przybywają osoby z dalekich stron, ale jeśli ktoś nie może uczestniczyć bezpośrednio w plenerze, otrzymuje przewodnik z informacjami i wskazówkami, które pomogą przeprowadzić własny plener w okolicach swego domu. Uczestnicy mają swoją grupę kursową na Facebooku. Jeśli nie mogą uczestniczyć bezpośrednio w zajęciach, np. z powodu choroby albo służbowego wyjazdu, zapis z zajęć jest publikowany następnego dnia w tej grupie. Przed zajęciami uczestnicy kursu otrzymują także konspekt wykładu, który pomaga im w śledzeniu zajęć i prowadzeniu notatek. W zajęciach prowadzonych za pomocą internetu biorą udział osoby mieszkające w Polsce, od maleńkich miejscowości po wielkie miasta. Uczą się także osoby mieszkające poza granicami Polski, np. z Niemiec, Holandii, Norwegii, Szwajcarii, Anglii czy też Islandii. W wieku od 20 paru lat do 60 paru lat i jeszcze więcej, i wszyscy świetnie się bawią. Nie prowadzę zajęć dla dzieci. Z reguły są to dwie grupy, jedna z zajęciami we wtorek, druga z zajęciami w środy. W poniedziałek spotykam się z osobami z grupy średnio zaawansowanej. Jak już wspomniałem, nauka przebiega w miłej i spokojnej atmosferze, bez zbędnej krytyki z ogromem wsparcia, bez pośpiechu w tempie, które zapewnia osiągnięcie bardzo dobrych wyników przez wszystkich uczestników kursu. Moim celem jest to, by po 10 tygodniach fotografia stała się pasją, a fotografowanie zaczęło sprawiać wielką radość. Kurs podstawowy trwa 10 tygodni. Zajęcia wykładowe i ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu, późnym wieczorem od 19 do 21. Do połączenia można wykorzystać przeglądarkę internetową albo smartfon. Nie potrzeba żadnych instalacji, dodatkowego oprogramowania. Proste rozwiązania są zawsze najbardziej skuteczne. Osoby, które ukończyły mój podstawowy kurs fotografii, mogą uczestniczyć w drugim stopniu edukacji, czyli w kursie dla średnio zaawansowanych. On także trwa 10 tygodni, ale jest mocno rozbudowany o elementy związane z jeszcze większym pobudzeniem uczestników do kreatywnego i samodzielnego fotografowania. Uczę nowych technik fotografowania, pracy nad swoim projektem fotograficznym oraz zapoznaję z wieloma twórcami i ich sposobami wykonywania zdjęć. Jednak zaznaczę to jeszcze raz. Drugi etap jest dostępny wyłącznie dla absolwentów mego kursu podstawowego. Innej drogi nie ma i nie będzie. Wynika to po prostu z dotychczasowych doświadczeń. Na kursach nie śpieszę się i nie pędzę. Zawsze mam czas, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania uczestników i wspomóc przy rozwiązywaniu rozlicznych problemów. Prowadząc kurs od kilkunastu lat, dokładnie wiem, jakie są potrzeby uczestników. Kurs jest więc zgrabnym połączeniem mnóstwa praktyki i z niezbędną ilością teorii. Według mojej opinii oraz opinii absolwentów kursu, jest to świetny, skuteczny i szybki sposób nauki fotografii. Zaczynały od tego kursu osoby nieznające zasad fotografowania kompletnie, a obecnie są nie tylko świetnymi fotografami, ale zajmują się fotografią także zawodowo. Jeśli chcesz się nauczyć świadomego fotografowania pod okiem cierpliwego nauczyciela w miłym gronie osób o takich samych zainteresowaniach, serdecznie zapraszam na mój kurs. Jeśli lubisz się uczyć, to świetnie odnajdziesz się w gronie pasjonatów podobnych do ciebie. Zapraszam, dołącz do mojej internetowej szkoły fotografii. Bardzo szczegółowe informacje o kursie podstawowym odszukasz w linku pod tym filmem. Dziękuję Ci serdecznie i pozdrawiam. Do miłego zobaczenia na kursie.